FIFA World Cup. Zwycięstwo w tym meczu da im awans do fazy pucharowej Mistrzostw Świata. Witamy na Narodowym Stadionie Australii, gdzie już za chwilę rozpocznie się ważny mecz. Kibice z niecierpliwością wyczekują pierwszego gwizdka. Na stanowiskach komentatorskich meldują się gotowi do akcji Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Dla obu drużyn, które dzisiaj zobaczymy, będzie to ostatni mecz fazy grupowej Mundialu. Na pewno będą chciały pokazać się z jak najlepszej strony. Kanada zmierzy się z Australijkami. Każdy mecz w fazie grupowej jest ważny. Trzeba regularnie gromadzić punkty i grać swoje, nie oglądając się na rywali. Liczę na dużo dobrych piłkarskich emocji. A oto skład Australijek na to spotkanie. FIFA World Cup. No i zaczął się mecz fazy grupowej Mistrzostw Świata. Gra puszczona, zastosowana korzyść w tej sytuacji. Szkoda, to podanie było naprawdę złe. Logarzo. Zepsuła to, ma teraz pretensje do siebie. Dały piłkę za darmo. Cooney cross. Czas na Carpenter. Leon. Chapman. To bramki mają już blisko. Można by coś tu wymyślić. Nieudana interwencja i wciąż atakuje. Rose. Weszła i w porę przerwała atak. Nieładny atak. Powinna być za to kartka. No ciekawe, czy pani sędzia się ze mną zgodzi. Tak, sędzia wyciąga żółtą kartkę. I chyba dobrze widać, że nie bez przyczyny.
Rosso. Czysta interwencja i zaczną z za linii bocznej. Teraz będzie niebezpiecznie. 1-0. Następne gole są chyba tylko kwestią czasu. Teraz już nie będzie wyrachowania. Zacznie się regularna wymiana ciosów, na którą zresztą bardzo liczymy. Prowadzą zatem 1-0. Prince. Sędzia dostrzega to przewinienie, ale pozwala grać dalej. Szansa! Będzie remis! Udana interwencja. Tu już było naprawdę groźnie. Grosso. Leon. Rozgrywają dokładnie pod polem karnym. Szukają okazji do decydującego ciosu. Czy odda teraz strzał? Piękny był to wolej, no ale jednak pudło. Świetna technika, duża precyzja, bardzo niewiele tutaj zabrakło. Mierzone dośrodkowanie w pole karne. Dobry pressing, przejęła. Co teraz? I to jest koniec pierwszej połowy na Narodowym Stadionie Australii. FIFA World Cup. Zaczynamy drugą połowę meczu fazy grupowej Mistrzostw Świata. Rozsyła piłkę w szesnastkę. Porywając się na tak fantazyjne wykończenie, trzeba przynajmniej trafić w bramkę. Będziemy mieli zmianę. Sędzia daje sygnał, dochodzi do roszady. No i uwaga, odebrała piłkę po pressingu. Grant nie dała wrzucić piłkę w szesnastkę. Dobra interwencja. Piłkę przejmują rywalki. Jak się rozwinie ten atak? Są coraz bliżej bramki. Nie, nie tym razem, ale coś czuję, że szybciej podwyższą ten wynik niż pozwolą na wyrównanie. Mają inicjatywę, brakuje tylko celności. Chapman. Ostatnie pół godziny gry przed nami. Teraz próba przeniesienia gry na drugą stronę. Cooney Cross. Wpadła chyba na jakiś pomysł. Widzę w tym zaczątek ataku. Popatrzmy. Hunt. Piłka chodzi jak na treningu, pełen spokój. Cooney Cross. Jedno celne podanie za drugim. Drużyna przeciwna na karuzeli. Świetnie teraz zablokowana próba dośrodkowania. No, gdyby to doszło, to kto wie.
I teraz sztab szkoleniowy postanowił, że przyszła pora na zmianę. Lyon. Do Prince. Tak należy bronić dostępu do własnej bramki. Nevin. Kuni Cross. Sędzia puszcza grę. Pytanie teraz, czy uda się to wykorzystać? Ogrywa piłkę w pole karne. No, znakomity teraz ten strzał, ale piłka odbija się od słupka. Pech, bo jak inaczej to określić? Sophie Schmidt. Pozostało jeszcze 5 minut regulaminowego czasu gry. Wciąż wątłe, jednobramkowe prowadzenie, które niczego nie gwarantuje. Doskonale w destrukcji, a było naprawdę groźnie. Mają teraz dobrą okazję na kontratak. Uwaga, najwyższa pora wracać, powstrzymać kontrę. Posyła piłkę na dalszy słupek, zobaczmy. Mamy zatem potwierdzenie. Spotkanie potrwa jeszcze co najmniej 2 minuty. Ładne teraz dośrodkowanie w pole karne. Udana teraz obrona tego strzału. Prowadzą różnicą jednej bramki, ale mają teraz rzut rożny. Na pewno spróbują podwyższyć wynik i zamknąć ten mecz. Centra w pole karne. Piękna obrona, prawda? Rozlega się ostatni gwizdek. Więc już na pewno nikt im nie wydrze tego zwycięstwa w dzisiejszym spotkaniu Mistrzostw Świata. Jacku, powiedz proszę, co myślisz o dzisiejszej potyczce? Cóż, walka była tu bardzo zacięta, ale ostatecznie strzeliły tę jedną bramkę więcej i to wystarczyło do zwycięstwa.